W jedynce gość specjalny Włodzimierz Izbian, dyrektor Mazowsza. Witam bardzo serdecznie. Wiem, że wielkie plany pod koniec roku Ameryka. I Kanada. A wcześniej Watykan, to wy tam już jesteście rezydentem nieomal z Mazowszem. No, prawie tak. Dlatego, że byliśmy na pasterce, które szerokim echem odbiło w mediach. I na tym nam zależało, powiem nieskromnie, ponieważ Mazowsze ma być takim zespołem, o którym się mówi dobrze, tylko i wyłącznie ze względów artystycznych. Inne aspekty sprawy mnie nie interesują, dlatego że żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i każde inne dodatkowe informacje są albo po to, żeby były, albo po to, żeby spowodować jakąś dziwną reakcję. Wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, zwłaszcza Mazowszu, zwłaszcza zespołowi artystycznemu. W związku z tym robimy wszystko, żeby Mazowsze było w mediach jak najlepiej oceniane, jak najlepiej pokazywane. I w związku z tym byliśmy w takich miejscach w ubiegłym roku, w których nikomu się nie śniło. Po pierwsze Woodstock. Nagraliśmy z tego płytę. Proszę państwa, 120 przeszło tysięcy wejść na YouTubie. Mazowsze, płyta Mazowsza, świetna recenzja Piotra Meca w Newsweeku. Takiej recenzji życzę każdemu zespołowi, który działa tu i teraz. Do tego wszystkiego daliśmy 20 koncertów jako balet Mazowsza w operze w Białymstoku. Daliśmy 92 koncerty w ogóle, w tym 27 u siebie. Zrobiliśmy premierę Krakowiaków i Górali. Także no, wydaliśmy 4 płyty. Występiliśmy w 4 programach telewizyjnych. I powiedzieliśmy o Watykanie, który był jakby uwieńczeniem. No właśnie, rozrzut tematyczny ogromny. Od Owsiaka, od Woodstock do Watykanu. Mało i tego, byliśmy w ubiegłym roku dla miliarda osób, które was tak oglądały. To są niesamowite rzeczy. Byliśmy w ubiegłym roku też na Ukrainie, która teraz przeżywa dość historyczne chwile, gdzie zagraliśmy w sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej mszę koncertową Mozarta. Także koronacyjną, przepraszam, Mozarta. Także to są rzeczy niewyobrażalne. Teraz mamy 5 kwietnia premierę Requiem Mozarta. Też Mazowsze to przygotowuje po to, żeby podnosić swój poziom artystyczny. Bo jeżeli Mazowsze zagra Mozarta, to z powodzeniem zagra swój repertuar na najwyższym poziomie, bo to o to chodzi. No i Krakowiacy i Górale. Którzy... Krakowiacy i Górale genialnie. Proszę państwa, Mazowsze jest w szeregu teatrów muzycznych, ponieważ występujemy na festiwalu operowym 8 maja. 21 bodajże to jest festiwal operowy w Bydgoszczy. Zaprosili tam nas właśnie z Krakowiakami i Góralami. Chcemy Krakowiaków i Górali pokazywać jak najwięcej. Będziemy pokazywać ten koncert z Góralem, który odbył się na Woodstocku po to, żeby młodzież przyszła do nas, żeby zobaczyła, że Mazowsze to nie tylko coś, co istnieje od 65 lat, tylko to jest to nowy, wspaniały zespół z młodymi ludźmi, bardzo, bardzo przygotowanymi do zawodu, bo my już teraz nie musimy, proszę państwa, organizować audycji, co kiedyś tutaj rozmawialiśmy, zapraszaliśmy na audycję. Młodzież muzyczna sama się do nas garnie, wykształcona, przygotowana, z pasją, ale świadoma zawodowo, to jest bardzo ważne, żeby być świadomym zawodowo w zespole, który wymaga wielkiej koncentracji i wielkiej dyscypliny pracy, bo bez tej dyscypliny niestety jest kurtyna, jest 19 i trzeba być na scenie i trzeba się pokazać. Tu już wtedy widz nas nie rozliczy z niczego. Tylko z tego, co zobaczy tego dnia. Więc jest to naprawdę wielkie wyzwanie. Jedziemy na wielkie tournée po Francji. Specjalnie kontrahent francuski wydaje płytę z nami na tą okoliczność, żeby po koncercie można było posłuchać tego, co przed chwilą słuchali na żywo. Będziemy starali się, być może to pozwolę sobie poprosić o zaproszenie, jeżeli dojdzie do skutku, już możliwość słuchania nas przez internet. Bo będzie taka możliwość, że koncerty Mazowsza będzie można po... Oczywiście pewnej procedurze obejrzeć na własnym komputerze. Ktoś nie może dojechać, jest chory, ma inne zobowiązania. Po prostu obejrzy sobie Mazowsze na żywo przez internet. Mazowsze XXI wieku to o takim i o tym Mazowszu opowiadał dyrektor Mazowsza, Włodzimierz Izban. Trzymam kciuki. Gratuluję tego wszystkiego, co się stało w ostatnim czasie i latach z Mazowszem, bo to nasza duma narodowa. A jak jedziecie do Ameryki na 6 tygodni, to bierzecie baner pierwszego programu Polskiego Radia. Jesteśmy w końcu waszym patronem. Bierzemy, tym bardziej, że to jest dla nas wielkie wyróżnienie. Powiem jeszcze na koniec, że to, co zagramy 28 kwietnia, będzie można zobaczyć 3 maja. Podobno w pierwszym programie, mówię podobno, bo informacje są nadal jeszcze nieoficjalne, o godzinie 17:15 po Teleekspresie. A teraz, bez jakichś szumnych zapowiedzi, tylko w pierwszym programie Mazowsze sprzed lat, cyt, cyt. Zgadzasz się na taki wybór? Zgadzam się i serdecznie państwa pozdrawiam. Ale mówmy o tym głośno, nie cyt, cyt. Tak jest.